Jestem w Wojkowicach na ulicy Długosza. Od jakiegoś czasu trwa tutaj wymiana nawierzchni, chyba tak by tak wygląda tutaj z tego, co tutaj się dzieje, bo nie widać tutaj żadnych innych robót na tej drodze, poza tym, że zerwana jest jedna warstwa asfaltu i w kierunku Strzyżowic już w zasadzie ta warstwa jest nowa, ułożona. W kierunku, jak widzicie, jadąc w kierunku Wojkowic, cały czas jadę po tym asfalcie zerwanym. No nie widać tutaj, aby tutaj były jakieś inne prace, gdzieś jakieś budowlane wykopy czy coś takiego. Faktem jest, że tutaj ten remont drogi prowadzony jest na dość długim odcinku, bo zwróćcie uwagę, że jadę i cały czas w zasadzie jadę odcinkiem remontowanym. I mimo tego, że prace te prowadzone są na tak długim odcinku drogi, to i tak na odcinku zbyt krótkim, bo zwróćmy uwagę, że jak tutaj już wjadę, tutaj w zasadzie już za chwileczkę będę wjeżdżał na odcinek, który nie jest remontowany, który nie jest w remoncie. Ta droga w zasadzie na całym odcinku od ulicy Sobieskiego aż po drogę 913 w Strzyżowicach wymaga remontu, więc odcinek obecnie remontowany dość długi, ale patrząc na całość tej drogi zbyt krótki, aby być zadowolonym z tych prac.